podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski witam państwa serdecznie W pierwszej turze wyborów prezydenckich w Turcji które odbyły się 14 maja 2023 roku obecnie urzędujący prezydent Recep Erdogan pokonał przywódcę Republikańskiej Partii Ludowej Kemala Kilicdarolu został jednak zmuszony do kolejnej rundy wyborów druga tura Odbędzie się za dwa tygodnie. Według oficjalnej agencji Anadolu, po obliczeniu 99,87% głosów, Erdoan uzyskał 45,5% wyprzedzając pięcioma punktami procentowymi swojego przeciwnika. To z kolei oznacza, że Kilich Darolu zdobył 2,5 miliona głosów mniej. Jeśli chodzi o wybory parlamentarne, które również odbyły się 14 maja, to sojusz sześciu partii opozycyjnych nie zdołał pokonać koalicji rządowej, koalicji na czele której stoi prezydent Erdoğan i tutaj opozycja zdobyła 213 mandatów w 600-osobowym parlamencie. Nawet dodając do tego 62 głosy Sojuszu Wyborczego skupionego wokół ugrupowania HDP, ugrupowania prokurdyjskiego, opozycja i tak nie ma większości. Tę zachowała dotychczasowa koalicja AKP, czyli Partii Sprawiedliwości i Rozwoju wraz z sojuszniczym ugrupowaniem Akcja Partii Nacjonalistycznej MHP. Ta koalicja dysponuje 300, 316 mandatami w 600-osobowym parlamencie. I tutaj warto dodać, że AKP uzyskała 29 mandatów mniej niż w poprzednich wyborach, ale dobrze wiemy, że w tureckim systemie, systemie, który jest systemem prezydenckim, no niemal pełnie władzy sprawuje. Głowa państwa, wyjątkiem tutaj jest ustawa budżetowa, tutaj parlament ma sporo do powiedzenia, natomiast, natomiast tak naprawdę we wszystkich innych kwestiach to prezydent jest tym najważniejszym organem. Jeśli chodzi o frekwencję, to była ona bardzo wysoka uczestniczyło blisko 90% uprawnionych do, do głosowania. Opozycja już zapowiedziała wniesienie skarg wyborczych w sprawie licznych nieprawidłowości. Tutaj podnoszone były zwłaszcza te na wschodzie kraju, ale moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Że będą one pozytywnie rozpatrzone. Myślę, że nikt to tutaj realistycznie ocenia sytuację, nie wierzy w to, nie wierzy w to że, 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 że będzie inaczej. Najwyższa komisja wyborcza jest przecież organem partii rządzących. No i tutaj, oczywiście też warto, warto zwrócić uwagę na to, że Opozycja miała praktycznie nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych i no i dosyć, dosyć mocno prowadziła kampanię w terenie, organizowała liczne wiece, spotkania wyborcze bez większych, bez większych ograniczeń. I to jest bardzo charakterystyczne, że nawet szalejąca inflacja drastyczny spadek siły nabywczej pieniądza. Szerząca się korupcja, niezadowolenie z rządowej akcji niesienia pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi nie przeważyły tej szali zwycięstwa na korzyść opozycji czy samego Kielicz Darolu. Co interesujące, w tych wyborach sprawy bytowe, sprawy egzystencjalne, sprawy takie powiedzielibyśmy przyziemne, gospodarka na poziomie z pojedynczego gospodarstwa domowego nie były sprawami, które zadecydowały o wyniku wyborów. I to może być rzeczywiście na pierwszy rzut oka zaskakujące, ponieważ biorąc pod uwagę, iż opozycja mocno przebijała obietnicami obóz, obóz rządzący, to nie dało to, spodziewanego, nie dało to spodziewanego efektu. No bo warto przypomnieć, że Kilicz Darolu obiecywał nie tylko budowę tanich domów dla Ofiar trzęsienia ziemi, ale także bardzo hojne świadczenia socjalne dla licznych grup zawodowych, dla emerytów. Zapowiadał szybką poprawę sytuacji gospodarczej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co w mojej opinii tutaj było kluczowe i co zaważyło na tak sporej przewadze Erdoana no, blisko 2,5 miliona głosów więcej niż Kilicz Darolu to kwestie religijne. To kwestie religijne, które no, tak naprawdę spotkały się z bardzo szerokim odzewem. Całych rzesz obywateli, no może poza tymi największymi ośrodkami miejskimi, poza wielkimi metropoliami jak Stambuł, Ankara czy Izmir, ale we wszystkich, ale, ale gdzie indziej rzeczywiście ten posłuch był tutaj znacznie, znacznie większy. No, i myślę, że bardzo istotnym elementem było to wygłoszenie w ostatnim dniu kampanii wyborczej takiego programowego przemówienia w słynnym meczecie Hagia Sofia. No, prezydent Erdoğan odwołał się do, tej, do tego konserwatywnego. Elektoratu. Tutaj się nie ma co dziwić, że te miliony konserwatywnych Turków zdecydowały się oddać głosy właśnie na obóz, obóz prezydencki, a te postulaty opozycji promującej ścisły rozdział państwa i religii to tak naprawdę, tak jak powiedziałem, Izmir, Ankara, Stambuł. Zresztą też widać po. W wielu komentarzach, iż spora część wyborców w Turcji uznała zbyt, za zbyt ryzykowne oddawanie głosów na koalicję partii opozycyjnych, no, z braku przekonania, że będzie jedność po, po wyborach, no i że też nie jest ta, ta koalicja partii opozycyjnych gotowa po prostu do, do rządzenia. Inna sprawa to znowu kwestie religijne to nie tylko odwoływanie się Erdoana do tych konserwatywnych, do tego konserwatywnego elektoratu, ale także myślę, że mogła dojść tutaj spora obawa oddania głosu na przedstawiciela mniejszości religijnej, którym jest Kilic Darolu, jest alawitą. Jest alawitą no co oczywiście na pewno nie ułatwiło mu pozyskania głosów tej konserwatywnej części społeczeństwa tureckiego. Przed drugą turą wyborów prezydenckich myślę, że bardzo ważnym pytaniem jest to, na kogo zadecydują się głosować wyborcy Sinana Ogana. W niedzielę 14 maja uzyskał on 5,3% głosów, reprezentował tak naprawdę wyborców przeciwnych. Obozowi Erdoana, ale wyborców o poglądach skrajnie nacjonalistycznych. Chociażby tutaj warto podkreślić, iż postulował deportację milionów syryjskich uchodźców z Turcji. No i też tutaj warto podkreślić, że jest to człowiek, który w przeszłości był członkiem MHP, czyli koalicjanta AKP prezydenta Erdoana. Kilkanaście lat temu zrobił doktorat w, Mosk w Moskiewskim Państwowym Instytucie Spraw Międzynarodowych, prestiżowym, prestiżowej uczelni Mgimo, która pod jest podległa pod rosyjski MSZ. W ogóle wywodzi się z rodziny imigrantów z Azerbejdżanu, spędził tam sporo czasu, pracował także na Uniwersytecie w Baku. No i oczywiście w tym momencie jego poparcie po i, 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 i głosy. Elektoratu, który oddał na niego głos, no, mogą, być, mogą być przesądzające. Chociaż warto także zwrócić uwagę, że wielu komentatorów uważa, iż te głosy się podzielą. Podzielą się nawet niektórzy mówią, że w prawie równych częściach i na zwolenników Erdoana, i Kilic Darolu. Ale gdyby, no, oczywiście gdyby tak się stało, to, to prezydent Erdoan miałby, miałby zapewnioną wygraną. Czekamy zatem na oficjalne wyniki wyborów w Turcji oraz na drugą turę, która zaplanowana jest 28 maja bieżącego roku. Będę oczywiście to dla Państwa komentował. Dziękuję za uwagę.